Cześć, witajcie na kanale Sportano. Ja nazywam się Maciek Kulik, a dzisiaj naszym gościem jest Paweł Tarnowski. Cześć Paweł. Cześć Maciek. Dzisiaj wykorzystamy twoją obecność do tego, żeby powiedzieć kilka słów o piankach do pływania. Paweł jest mistrzem Europy w windsurfingu, jest członkiem kadry narodowej, zresztą pływasz nie tylko na windsurfingu. Pływam również na kitesurfingu, na wingfoilu, na wszystkim, co jest związane z wodą. Bez pianek nie wybierzemy się na wodę, chyba że pływamy w Brazylii albo na Hawajach. Także to jest podstawowy, bardzo istotny element naszego wyposażenia. Zanim w ogóle dobierzemy sprzęt windsurfingowy, kitesurfingowy, czy jakiekolwiek inne deski lub żagle, musimy odpowiednio dobrać nasz ubiór, ponieważ bez komfortu termicznego nie będziemy w stanie wykonać odpowiedniego treningu, nauczyć się pływać w danej dyscyplinie. Czym się takie pianki charakteryzują? Jakie mają w ogóle parametry? Przede wszystkim zwróćmy tutaj uwagę na grubość. Każda pianka, w zależności od tego, na jakie warunki jest przeznaczona, na jaką wodę, na jaką temperaturę, ma odpowiednio grubszy materiał na zimniejsze dni lub cieńszy materiał na dni cieplejsze. Dodatkowo oczywiście są różne materiały, z których pianki są wykonane. No, przykładowo, jakbyś mi pomógł zrozumieć, ta pianka ma tutaj oznaczenie 4-3, czyli co to oznacza? 4x3 mm. Oznacza to, że ta pianka na tułowiu głównie oraz często na nogach ma grubość 4 mm, natomiast na rękach i końcówkach kończyn ma tych milimetrów 3. 4-3 to jest gruba pianka, czy to jest cienka pianka? 4x3 mm to jest idealna pianka na tak naprawdę prawie każde warunki. Okay. Oczywiście napływanie w zimnej wodzie lub w zimie używamy pianek grubszych, takich jak 5x4 lub nawet 6x4. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o pływanie w ciepłej wodzie, tam gdzie jest generalnie gorąco, albo wybieramy pianki cieńsze, albo wybieramy pianki krojone, czyli już nie z długą nogawką, z długim rękawem, no właśnie. A pianki krótkie lub w ogóle bez ramion albo bez nogawek. I ta jest na przykład... To jest 2-2. To jest typowa pianka na ciepłe dni, do pływania w... przy słońcu, tam gdzie wiatr jest dość ciepły, gdzie nie będziemy marznąć, jednak mimo wszystko płynąc z dużą prędkością i pływając nad wodą, ciało się wychładza, także warto jest taką piankę mieć na sobie. A mogę cię jeszcze o jedną rzecz zapytać, czy jak te pianki się ubierze, one przepuszczają wodę? Tak, pianka ma za zadanie spełniać funkcję drugiej skóry. Pod piankę, to jest tak zwany wetsuit, to jest mokra pianka, pływa normalnie woda, która następnie jest ogrzewana przez nasze ciało i dzięki temu, że jest z drugiej strony zabezpieczona tym właśnie materiałem, mamy wrażenie, jakbyśmy kopali się w ciepłej wannie. Rozumiem, ale ten moment taki pierwszego wejścia do zimnej wody jest dalej tak samo nieprzyjemny, jak przy wejściu bez pianki. To jest akurat najgorsza rzecz, jeśli chodzi o pływanie, szczególnie w zimne dni, że pierwsze wejście do wody jest przeważnie chłodne, natomiast potem no dobra, czyli mamy, tak, mamy pianki 2-2, to są pianki na bardzo ładną pogodę na lato. Jaka pianka jest najlepsza na nasze polskie warunki, jeżeli pływamy gdzieś na helu? Jeśli chodzi o pływanie na helu w sezonie, polecałbym piankę 4x3. Dla osób, które bardziej marzną, szczególnie dla kobiet, polecałbym pianki 5x3 lub 5x4. Uważam, okay, że to jest szczególnie ten ostatni model 5x4. To jest idealny model, szczególnie dla kobiet lub dla osób, które po prostu dla zmarzluchów. Tak, które ten komfort potrzebują mieć większy. Czy poza długością rękawów, nogawek i grubością materiału, one się jeszcze czymś między sobą różnią? Ważne jest też samo zapięcie pianki, to jak ją zakładamy. Wyróżniamy głównie pianki z klasycznym backzipem, taką, które wkładamy normalnie rozpinając piankę w ten sposób. To jest oczywiście bardzo wygodny sposób zapinania pianki. Tutaj jest tak zwany chest zip. Chest zip, jak łatwo się domyśleć, jest to zapięcie na klatce piersiowej. Jest ono mniej wygodne do samego zakładania, natomiast dużo lepiej pływa się w takiej piance, jest ona dużo bardziej przyjemna. A dlaczego? A to głównie z tego względu, że tutaj, jak widać, ten zamek po pierwsze jest bardzo długi, on potrafi przeciekać, jak, choćby nie wiem, jak dobrze był zabezpieczony, ale przede wszystkim niewygodny jest do pływania w trapezie. Gdy pływamy na kitesurfingu, na windsurfingu lub nawet na wingfoilu z hakiem trapezowym, dużo wygodniej pływa się w piankach z chest zipem,
czyli takich jak tutaj. Mhm. Ja bardzo preferuję właśnie takie rozwiązanie. Uważam, że te pianki są najwygodniejsze na świecie. Jeśli chodzi o te pianki, stosuje się również modele bez jakichkolwiek zamków, takie, które zakłada się i nakłada odpowiednio na swoje ramiona, tak aby ten zamek w ogóle nie występował. I jeszcze jest chyba trzeci rodzaj, prawda? Czyli takie pianki z zamkiem z przodu. Tak, to jest pianka również z front zipem, bardzo cienka, raptem 1 mm, pianka oczywiście damska. Tak jak mówię, do pływania w Brazylii, w ciepłych miejscach, Argentyna, Hawaje, kiedy często mężczyźni pływają już tylko w shortach albo w samej lajkrze i shortach, kobiety często używają właśnie takich pianek, żeby poczuć mimo wszystko delikatnie większy komfort termiczny. A zadam ci jeszcze intymne pytanie. Czy pod te pianki ubieramy kąpielówki? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ja, jak również wielu sportowców, szczególnie wyczynowych, nie używa żadnej bielizny pod pianki, ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest nasza druga skóra. Natomiast jeśli chodzi o pianki z wypożyczalni, w miejsca, w które jeździmy i takie pianki wypożyczamy lub pożyczamy od kogoś piankę, oczywiście tutaj ze względów oczywistych, higienicznych polecałbym jednak taką bieliznę założyć. Paweł, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem nieco pomogliśmy wam w wyborze odpowiedniej pianki. Wszystkie te pianki znajdziecie oczywiście na sportano.pl. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Albo na wodzie. Cześć! Cześć.